Pierwsza mapa tego pojedynku o awans między dwoma znakomitymi polskimi zawodnikami. W dolnym prawym rogu w kolorze czerwonym Mateusz Budziak, czyli Geralt, ukryty na koncie od organizatora B-kubka, ale jakby co to Geralt. Natomiast w górnym lewym rogu w kolorze niebieskim Elazer, czyli Mikołaj Ogonowski, zdrożony X-com Ago. Znakomity występ ostatnio zaliczył w Korei Mikołaj. Sam się nie spodziewał, że aż dojdzie do finału, że pokona tylu znakomitych zawodników podczas właśnie jednego występu turniejowego. Zaczął od pokonania mistrza DGSL Darka, potem jeszcze po drodze był Nib. Przepraszam, najpierw był jeszcze Time z Chin, ale też to jest, no Time to jest bardzo mocny zawodnik, który zresztą pokonał Su, potem został pokonany Nib, no i tylko na Serrala Elazer przegrał, ale też urwał mu dwie mapki. Więc wydaje się, że forma Elazera na pewno jest nie najgorsza, ale no to jest właśnie najdziwniejsze w tym zawodniku, że on przecież przed turniejem w Korei no przegrał w Challengerze i to przegrał w taki trochę przykry sposób, bo na Gungwu Bandę, na mapie, gdzie miał dużą przewagę, podczas gdy w poprzednich Challengerach na przykład dochodził aż do półfinałów za każdym razem, a tutaj wcześniej odpadł w tym Challengerze moim zdaniem i to jeszcze w takim smutnym stylu, a potem pojechał do Korei i zaczął wyjaśniać jednego po drugim. No to był nietypowy turniej, ale tam Elazer zabłysnął bardzo mocno i przypominam właśnie, że Mikołaj jest ósmy w klasyfikacji generalnej, więc na chwilę obecną kwalifikuje się na Mistrzostwa Świata w listopadzie. No ale żeby zapieczętować ten występ, musi jeszcze zrobić tutaj bardzo ładny występ. No myślę, że jak zrobić ćwierćfinał, to na pewno, no znaczy na pewno to może wielkie słowo, ale powinien wtedy już pojechać na Mistrzostwa Świata i będziemy mieli komu kibicować. Jeżeli chodzi o Geralta, no on pewnie nie liczy na udział w Mistrzostwach Świata, no bo tutaj tych punktów ma bardzo niewiele w porównaniu do innych graczy. Ale fajnie, że Geralt pojechał, bo też się tak zastanawiał, czy jechać, czy nie jechać. Ale świetnie go zobaczyć na miejscu, no i na Starkillera zagrał bardzo dobrze, bardzo pewnie. Oby tak dalej. Co ciekawe, Geralt zaczyna od Twilight Council, czyli no trochę nam to chyba idzie w kierunku Dark Templarów. O, i nawet zmusił Protoss Zerga do tego, żeby tutaj ta trzecia baza była w innym miejscu zajmowana, bo w tym tutaj miejscu przed chwilą Probka wykonywała blokadę. Także trochę narzuca swoją wolę Geralt. Co ciekawe, w ogóle też ci zawodnicy, czyli Geralt i Elazer, troszkę ze sobą trenowali. Geralt tak, no ogólnie, z ogromną liczbą graczy trenuje. O, no nie. Chciał zablokować Geralt, ale nie udało się budynkiem. Ciekawi mnie, czy jakby postawił Gateway'a, to czy by tego nie zablokował. No niestety, Mikołaj się w tym momencie o wszystkim dowiedział. No i plan Geralta został obnażony. To nie oznacza, że teraz nagle coś zmieni Geralt. Znaczy, może coś zmieni, ale oczywiście będzie kontynuował robienie mniej więcej tego, co sobie założył. No ale teraz już z wiedzą ma Elazer oczywiście o wiele łatwiejsze zadanie, jeżeli chodzi o obronę tego pierwszego ataku. Fajnie wypozycjonowany ten Overlord, nie widzi go oczywiście Geralt. No okej, to jest mega ciekawe wejście. Wow, jeszcze udało się ubić dronę, zanim ta się zamieniła w Evolution Chamber. Bardzo ładne mikro Geralta. No, ale trzy drony, wiadomo, to mu gry nie wygrało, ale było no zagadkowe wejście. Normalnie takie wejście Protossi nie robią. Do tego jest jeszcze blokada budynkiem i Zelota. No, fajny początek, naprawdę, to było. To widać, że się Geralt ładnie przygotował i jego forma dzisiejsza jest taka, że no moim zdaniem on ma szansę na Elazera. Ktoś by się tu popukał w czoło, ale no jak zagra tak dobrze, jak potrafi, to myślę, że szansa jak najbardziej jest. No i czas na pierwszy Warpin Dark Templarów. Oho, coś nam tutaj troszkę przycięło, ale okej, już wróciła stabilność. Dark Templar. O, tak, wchodzi Dark Templarami. A nie, jest Overseer, już myślałem, że nie ma Overseera. Tak, więc jednak się uda, ale no, jakie to jest niezłe, bo zobaczcie, że właśnie no Elazer był zmuszony zająć tutaj tę trzecią bazę, więc faktycznie bardzo łatwo jest lawirować między ekspansjami. No ale koniec końców Elazer obronił się bardzo ładnie. O, i teraz musi uważać Mateusz na to przywoływanie Archonów, bo tu już Roachy idą. Nie, jednak się Elazer też zawrócił.
jednak uważa, że tak tego łatwo nie ukara. Niektórzy zergowie są w stanie ubić Archona jeszcze w trakcie, gdy się morfują. No ale tutaj zbyt daleko są... jest drugi warpizm. Ale to jest świetna rzecz na tej mapie, no bo znowu, przypominam, te bazy są tuż koło siebie i można tutaj sobie spokojnie przelatywać transportowcem, ale laser musi biegać naokoło, żeby do czegokolwiek się dobrać. No i tu jest spory potencjał właśnie w tym jednym, wydawało się, małym elemencie. Wlatuje chyba w królowe Eger, a chociaż nie, no trzy królowe to tak trochę strach. Od razu w nie przyszarżować, no ale póki co ładnie wygląda Mateusz. Jest przeszkadzanie. Ładny atak, ładna agresja. Póki co Elazar się utrzymuje, ale to nie jest najpewniejsze utrzymanie się. No traci te roadcze, bo to są aż cztery archony, to nie jest mała siła. No i póki co Geralt się oddala. Co ciekawe, on nie ma trzeciej bazy. To będzie chyba bardzo mocny atak na dwóch bazach, a przynajmniej wszystko na to wskazuje. Elazar powinien już się chyba połapać w zamiarach Geralta. No bo przecież widać, że no nie ma kolejnej bazy i raczej nie będzie. Na 55 dronach cały czas Mikołaj robi karakany. To jest jedyna jednostka, która ma teraz sens. No, jeszcze Ravagery. Może parę lingów, ale głównie na roachach powinna się opierać defensywa. No i za chwilę trzecia baza. No, ale już lecą roacze na kontrę. Jest recall. Ciekaw jestem, jak to wyczuł Geralt, że teraz powinien zrobić recalla. No ale i tak nie utrzyma tej bazy i tak. Kolejne cztery Dark Templary przywołane, czyli będą kolejne archony robione przez Mateusza. No i to jest atak pewnie takiej jednej szansy, albo wejdzie, albo nie wejdzie. No Elazar póki co grał bardzo dobrze, jak na te warunki, w jakich się znalazł. Chciałby Geralt złapać kilka jeszcze karakanów, ale one są zbyt szybkie, no bo mają już ulepszenie oczywiście gotowe. No i teraz wszystko albo nic. Geralt nie wiem, czy nie zrobił teraz lekkiego supply blocka, bo widzę, że robi aż trzy pylony. Nie może zrobić tak, nie może przywołać jednostek, więc to jest chyba lekki supply block. No ale Elazar oczywiście, u niego nie ma mowy o supply blocku, on robi tyle overlordów, że... prawie nigdy żadnych blokad nie łapie już w średniej fazie gry. I cyk, kolejne archony. Elazar już nawet leci na kontratak. No i nie wiem, czy Elazar nie powinien trochę bardziej respektować tego ataku, bo to jest... Ło, to są cztery archony w warpizmach i jeszcze cztery tak zwyczajnie lądowo. Ależ wiedzie Geralt, nie mogę się doczekać. I tutaj też jeszcze powraca Elazar, no bo widzi, co się dzieje. Tutaj nie można tego olewać. Bardzo dobrze się wycofuje Elazar, ale odsłania to trochę jego trzecią bazę. Żarówy wylądowały, dalej je przerzuca Geralt. Geralt łapie te roacze jak własne. No ale z tyłu został... A nie, tutaj spokojnie Mikołaj sobie radzi z tymi tylnymi immortalami. No zbyt bardzo porozrzucana jest armia Protossa. Ładny mikro Geralta, ale to raczej nic nie zmieni. Chociaż trzeba przyznać, że gdyby może się Elazar trochę gorzej ustawiał, to no, mogłoby to pewnie wygrać. No ale teraz już jest zbyt duża różnica. Prawie dwukrotna przewaga w limicie na korzyść Mikołaja. 6 Dark Templarów. O, to jest chyba taka... A tu właśnie, bo tu może... O, no nie mów, że Overseer padł. Geralt zauważył, że nie ma Overseera. O, Jezuniu. Jak mi się... To jest chyba znak rozpoznawczy Elazara. Bardzo dobra pozycja, przewaga, a potem nagle jakiś dziwny, nietypowy błąd. No nie wierzę. O, mój Boże. I tu jeszcze Archon Drop. Okej, no to jest 6 dronek. Miazgunia. Czy to naprawdę... Ojeju. Nie wierzę. I tutaj jeszcze baza zniszczona. Oj... No pogubił się, lekko mówiąc, Elazar. Tu jeszcze Hydra padnie. Chociaż kontratak Elazara może coś będzie w stanie osiągnąć. Tutaj też jest Overseer. No nie, Geralt też się nie obronił, też nie ma szału. No ale fajnie, jeszcze zagroził Protoss. Pojawiło się światełko w tunelu. No ale Elazar wyjaśnił kontrol. Nawet tutaj chyba może już Elazar atakować, czemu by nie? Cały czas o wiele większy limit. No i teraz już pozostała chyba głównie ta defensywa Geraltowi. Ale bardzo fajna, przytomna decyzja. Geralt zauważył, że podczas ataku poniszczą zwiadowców Elazara, Overseerów. I jak nie ma detekcji, to trzeba to wykorzystać. No, ładnie wyjaśnione te roachy nawet. Chociaż kilka jeszcze wejdzie. Elazar się ładnie przebija. Aż mnie dziwi trochę, że nie dobudował większej liczby dron. A nie, bo po co mu drony, skoro nie ma trzeciej bazy? Racja.
Faktycznie, nawet ich nie potrzebował. No jak tak spojrzymy na wykres wydobycia, to przez chwilę Geralt miał nieco większe. No oczywiście przez większość gry to Elazar dominował, ale... O, jeszcze... się chwilę trzeba wysilić, nawet jako zerk w tej pozycji. Trochę musi popracować nad rozsiewem creepu Elazar, chociaż nie on tu pewnie będzie najważniejszy, no ale na pewno pomocny. I kolejne wyjście Geralta, cały czas te dwa warpizmy z archonami. Nie no, tej armii jest tu zbyt wiele. Raczej jak zobaczy ten oddział już Geralt, to pewnie opuści grę. Tak jest, rozpędzony Geralt, no ale to jak gołąb w parapet tutaj wpadnie. O, warpizma, fajnie wziął na celownik laser, nawet dwa. Chyba Geralt też przypadkiem w niego strzelił, a przynajmniej tak to wyglądało. A nie, on atakował skały. No nic. GG. Elazar wygrywa pierwszą mapę w meczu awans. Ładna robota Elazara. No niezła gra, trzeba przyznać. No jakby ten główny atak Geralta jakoś może inaczej zaatakował, ale to jest trudna mapa, wydaje mi się, do takich ataków. No ale na pewno taktyka była nieźle dobrana, bo przez wymuszenie trzeciej bazy w tym miejscu, w którym ona była po stronie zerga, to faktycznie można takim archondropem nieźle męczyć, ale no nieźle się bronił Elazar. Tak ledwo, bo ledwo, ale tak jak trzeba. Ruskie taktyki. Trochę tak. I kolejna mapa to Triton. Bardzo dziękuję Manik za donate również. Pozdrawiam, witam, witam. No tak, ten laser nie ma supply bloków, u niego to, ten termin nie istnieje. No chyba, że na początku gry to się tam czasami zdarza, jak przeciwnik atakuje. Ruszamy, kolejna mapa w pojedynku Polaków. W dolnym prawym rogu Mateusz Budziak, czyli Geralt, a jego przeciwnikiem Elazar, czyli Mikołaj Ogonowski z drużyny X-Com Ago. Geralt to jest oczywiście w drużynie Blazer w dalszym ciągu. No fajnie, wyjaśnił Starkillera, ale z Elazarem to tak łatwo na pewno nie będzie. Ciekawy w ogóle był Starkiller, bo takie dwubazowe spawnhosty, to tak widać było, że wziął chyba sobie do serca taktyki Rogue'a. Koreańskiego zerga, mistrza świata zresztą, i spróbował zaskoczyć. Elazar już się chyba... Elazar już był pogodzony, że nie będzie mógł chyba zająć tutaj ekspansję, no ale to jest mapa na tyle duża, że nawet Geralt uznał, że nie będzie próbował jej blokować. Może się nie da. No taka bardziej zimowa, to jest swoją drogą nowa mapa w puli. Niektórzy ją lubią, inni tak mniej jak ja. Przede wszystkim dlatego, że jest tutaj, no tak jest ciężko się ustawić i tak jest ciężko się ustawić. Mam wrażenie, że zergowie i teranie mogą właśnie bardzo fajnie tę mapę wykorzystywać. No ale to pewnie moja mocno subiektywna opinia. Standardowy początek, zauważmy, że Elazar w ogóle zrobił swojego spawning pula tak bardziej na dole, żeby tutaj mieć jeszcze trochę wizji na wypadek jakichś warpinów, jakby tutaj coś przyleciało, no to od razu będzie widzieć. No ale to też jest trochę narażenie tego spawning pula na zniszczenie. I późny zwiadowca Geralta, zauważcie, nawet bardzo późny. Dzięki temu jego potencjalny atak, czy to jakimś archondropem, czy innym czymś, będzie oczywiście o wiele silniejszy. Znaczy o wiele, no o kilka sekund, ale na tym poziomie te kilka sekund będzie oczywiście robić różnicę. O! Jest robo. To nie będą raczej Dark Templary, bo jak się gra Dark Templary, to zaczynamy od Twilight Council, a dopiero potem robo, ale to też będzie jakiś wariant agresji. Zobaczymy jakiej agresji. No i Elazar zajmuje trzecią bazę. Ciekaw jestem, czy tak, zauważyła jeszcze ta probka Geralta, że ta trzecia baza jest postawiona.
Czyli w sumie dowiedziała się tego, czego się miała dowiedzieć. Fajnie jest ustawiona adeptka. To jest fajne, to jest mądre, bo widać, że się Geralt zaadoptował trochę do sytuacji. I on wie, że teraz pewnie zerglinkę Lazera tutaj pędzi. I trzeba by go zatrzymać. Więc jego stalker i adeptka zostały. Na dłuższą chwilę na początku. No, ale to jest świetnie rozegrane przez Lazera. Teraz Overlord zmusza stalkera, żeby ten stanął bardziej po lewej stronie i zergling wbiegnie prawą. Ładnie, ładnie, ale nie, teraz już Geralt poprawił, świetnie. To są te detale. Tymczasem adeptka spróbuje się dowiedzieć, co jest tutaj robione. No, fajny początek. Trochę nietypowe otwarcia. Ale znaczy otwarcie raczej ze strony Protossa, bo to, co robi Lazer, to standard. No i dwie adeptki z Warpizem na starcie, to oczywiście jest po pierwsze... Halo, gdzie jest? Aha, tutaj jest ten Overlord. No, chyba go zniszczy Geralt, ale... no to będzie ciężkie. No właśnie, może i nie do końca zniszczy. Tymczasem zergling wbiegł. No i teraz już Lazer nawet zauważy Twilight Council, bo Robo i tak wiedział, że jest przez to, że mamy Warpizma. No i adeptki w połączeniu z tym Warpizmem mogą trochę zagrozić ekonomii Lazera. Co ciekawe, Geralt się zablokował tutaj pylonami. Tak się na ogół tego nie robi. A, no i klasyczny ruch, czyli wysłanie adeptek i w razie czego będzie ewakuacja Warpizmem. No, nie zrobiły zbyt wiele te adeptki. Ciężko na tej mapie wykonać jest tego typu manewry, wydaje mi się. No dokładnie, tak w zasadzie ani tu, ani tam. Warpizm teraz nie pomoże w ewakuacji, bo był doskonale odgoniony przez królowe. No, trzy drony, szału nie ma. Tymczasem Geralt będzie grać Archondropa, tylko jeszcze czeka na Warp Gate'y, dokładnie. Jeszcze jeden tu się... Aha, Geralt ma tylko trzy gateway, a nie cztery. Oj, to chyba błąd jest. Nawet taki trochę uwierający ten błąd, no bo chciałby tutaj już z pełnym impetem wjechać, a to się... Póki co nie może rozpędzić zupełnie. No, jeszcze stalker padnie. No, nie wiedzie się, bym powiedział Geraltowi na tym Tritonie. No, ale zawsze można usprawiedliwić, że chowa taktyki na meczu awans drugiego miejsca. Wygrana z Lazerem łatwa nie jest, no ale szkoda, bo tutaj widać, że właśnie coś nie zostało perfekcyjnie wykonane. A przynajmniej tak wygląda. O, Nidus! Czyli Lazer chce zaraz zakończyć tę mapę. Oho, tutaj jeszcze błąd znowu z tym Archonem i Warpizmem. Chyba, że to tak specjalnie. Nie, no to na pewno nie jest specjalnie. Tak się po prostu kliknęło. No widzi Nidusa teraz Geralt. Natomiast pytanie, czy widzi tę masę karakanów, która właśnie niszczy mu Immortala? No nie sądzę. No niestety, no to jest zaskoczenie, więc no trochę liczyłem na może bardziej zacięte starcie. Pierwsza mapa, bo to akurat mi się mega podobała, ta druga, no to już więcej błędów po stronie Geralta. No a Lazer idzie po swoje. No i cyk, trzecia baza do zgarnięcia, tutaj też mamy jednego Immortala. I do tego Nidus. O, tutaj dużo karakanów może wypluć Lazer. On skorzysta z okazji, tak jest. No, spore zamieszanie. Też bardzo dobra sytuacja dla Lazera, bo on ma więcej jednostek, więc na pewno jak jest tyle akcji, to będzie to mu pomagać. Czterokrotnie większy limit armii Zerga. No, ale Geralt bardzo ładnie skacze Archonami z użyciem Warpizma. No i nawet coś tutaj odpycha, no ale co z tego, skoro z tej strony znowu Zerga dużo. A nic już tutaj się nie zmieni, także duże gratulacje dla gracza XCOM AGO, dla Lazera. Będzie w stanie awansować z pierwszej fazy grupowej, z pierwszego miejsca, chyba bez straty mapy nawet. No i oby forma mu oczywiście sprzyjała. O, jeszcze oplute Robo.
Jeszcze sobie chwilę pomikruje Geralt, ale wiadomo, że nie zawróci Falizer go w kijem. GG. Elazar awansuje. No i całkiem ładny występ tego zawodnika, póki co solidny. Też pamiętam, że wrzucał zdjęcie na chyba Twittera albo Instagrama. No, albo najpewniej to i tutaj, że jest gotowy na Montreal. Że jest dobrej myśli, co by zabezpieczyć spot na Mistrzostwach Świata. No ale przed nim jeszcze będą kolejne wyzwania w tym turnieju. GG, dziękuję za oglądanie oczywiście tego pojedynku. Follow me, Sarka Feed. Do następnego. Cześć, cześć.